Gdyby ktoś się zastanawiał, jak wygląda piec, który nie był czyszczony dobre 3, 4, a może nawet więcej tygodni, to akurat dzisiaj mamy dobrą okazję, ponieważ nad ranem piec się wygasił. Coś spowodowało, że żmijka po prostu się zablokowała. Tak wygląda piec, którym nie czyściłem jakieś 3-4 tygodnie, a może nawet trochę więcej. Zawirowywacze są po prostu zapchane sadzą. To może mieć swoje odzwierciedlenie przy słabym przepływie temperatury. Przy ruście awaryjnym tak to wygląda. Tutaj jedna płyta szamotowa została wyciągnięta przeze mnie, kiedy paliłem drewnem. I tak zostawiłem. Proszę zobaczyć, jaka ładna pierzynka, jakby śnieg napadał. Trzeba to zaraz posprzątać. Przy okazji, że piec jest wygaszony, nie jest to wszystko rozgrzane, więc możemy go wyczyścić. Tak wygląda wyczyszczona górna strefa, jeżeli chodzi o piec. Zmienię oświetlenie. O, lepiej widać. Oczywiście wszystkiego nie udało się dokładnie wyczyścić. Musiałbym to odkurzaczem odkurzyć. Na razie uzbierało się pół wiaderka sadzy, a same zawirowywacze wyglądają tak. Tak wygląda górny pokład pieca po wyczyszczeniu i po włożeniu zawirowywaczy. Tak jak powiedziałem, pół wiaderka sadzy się nazbierało, takiego oto wiaderka. A jeżeli ktoś by chciał pytać, dlaczego mi się nie udało wszystkiego wyczyścić, takim pędzlem zakrzywionym to czyszczę, a niestety się już trochę potargał. Ale gdyby nie to, nie dałbym rady tam wszystkiego zebrać, a nie chcę tego spychać niżej, żeby tam nie robić większego syfu. Tak wygląda ruszt awaryjny, wyczyszczony pędzelkiem, szufelką. Zebrane wszystko. Starałem się nic nie zrzucać tam niżej, do strefy, gdzie jest palnik. Podejrzewam oczywiście, że część osadu utknęła tutaj na płycie szamotowej pod spodem, która jednocześnie oddziela nam tutaj palenisko od ruszcza awaryjnego. Zresztą widać, że coś musiało spaść, bo cały podajnik jest zawalony. A tak wygląda to po wyczyszczeniu tego miejsca. Prawie całe wiaderko zostało zapełnione. Wyczyściłem deflektor, który miał na sobie już czerwony nalot wręcz. Palenisko jest w miarę wyczyszczone, bo oczywiście wszystkiego nie dało mi się wyczyścić. No i muszę jeszcze tylko zebrać popiół z tego, co jest widoczne tam niżej. A jeżeli chodzi o te płyty szamotowe, no to jak je wyczyściłem, po prostu musiałem je, zaraz tu spróbuję pokazać, podhaczyć i poruszać nimi, bo innego sposobu nie znam. Tym bardziej, że tam jest tak mało miejsca, że nie można tego wyciągnąć nawet. No, nawet trochę za daleko teraz odsunąłem. Tak na chwilę obecną wygląda widok w szufladzie na dolnym pokładzie naszego pieca SAS Efekt 14. Widzimy, że się pali. Udało się rozpalić na całe szczęście, czyli ciepło w domu będzie. Tutaj jest taka blaszka, stara blaszka do pieczenia, która służy do tego, że w momencie, kiedy czyszczę, to i wysuwam, żeby ten nadmiar, który tutaj się gromadzi, jak ma mi spaść, to niech mi spadnie
do blaszki, a nie na beton, na wylaną stopę, która no niestety nie czyści się tak łatwo i przyjemnie. Największym mankamentem czyszczenia pieca za pomocą takiego pędzelka, czyli ten pędzelek jeszcze jest czysty, jeszcze nie wyużywany, jeszcze nie jest potargany, no jest to, że po prostu mam wszędzie dookoła bałagan, kurzy się, pyli i muszę mieć otwarte drzwi na zewnątrz, żeby troszeczkę mi to stąd wyszło.